Cześć, z tej strony Indon. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Farming Simulator 15 z edycji Gold Farma Sosnówka. Tutaj jestem w tej chwili po zbiorach zboża i po zebraniu bel i w trakcie zbiorów kukurydzy, przepraszam. I w tej chwili pole mam gotowe do zbioru buraków i właśnie chciałem zaprosić na tą czynność. Jest to nowość w moich tutaj filmach, bo jeszcze tego nie robiłem. Także zapraszam do oglądania z tego akurat. No gdzieś ten mój jest. Włączymy tutaj. Tak. Aha, jeszcze musimy go rozłożyć. Szkoda, że noc znowu. Ale zrobię tak, przyspieszę do 120 i zaraz powinno być. Tak, kombajn rozłożony. Jeszcze go tu sobie włączę, tak. Więc tak, buraczki, kombajn ten ma to do siebie, że nie trzeba ścinać tych łęgów, czy jak to się tam nazywa, tych liści. On sam już ma to w sobie, tą przystawkę i zbiera buraki. Zresztą zobaczmy, jak to wygląda. O, właśnie. Całkiem fajnie. W poprzednim odcinku pokazywałem, jak robić paszę dla krów. W tym momencie właśnie, no, 2 godziny temu już tutaj według czasu gry zostały pierwsze plony, to znaczy pierwszy zbiór mleka oddany do mleczarni. Tam troszkę pieniążków z tego było. To się dzieje samoczynnie. Można też, z tego co wiem, kupić sobie beczkę, taką przyczepę z beczką do właśnie przewożenia mleka i zawieźć własną osobą czy ciągnikiem swoim, zawieźć to do mleczarni i oddać. Ale ja tego nie robię. Trzeba tam kupić chyba ze zmodowanych właśnie przyczep ten beczkowóz. Ja nie chciałem się w to bawić. Na razie tutaj właściwie nie mam żadnych modów na tej podstawowej wersji gry, także może zawrócimy sobie. O, on tu ma prawie skręt w miejscu, widzicie? Fajnie, to jest kapitalna rzecz, ten kombajn. No, ale musi mi skręcić jakoś. No ładnie, 2 przejazdy pewnie będzie pełny. Nie, pewnie 3. Już jest 5 rano, zaraz będzie dniało. Ale będę musiał opóźnić to przyspieszony czas, ponieważ no, tam mogą wyskoczyć jakieś dodatkowe promocje, a nie chcę tego przegapić. Ale to gdzieś tak koło 8 rano. Sobie wyłączę ten przyspieszony czas. Fajnie to wygląda. Przedtem na Bjornholmie bodajże miałem ten kombajn, ale właśnie nie wiedziałem, że on sam też ścina te łęki, czy jak to się tam nazywa, te liście w każdym razie. I najpierw jeździłem taką tą przystawką z ciągnikiem, ale zostawały te, nie było wiadomo, gdzie są buraki, gdzie ich nie ma, gdzie już zebrane, gdzie nie, i takie często niedoróbki mi zostawały. A to widzicie, czyste pole zostaje. Tak prawdopodobnie jest też w ziemniakach. No jeszcze nie mogę kupić tego kombajnu do ziemniaków, ponieważ no, mam za mało kasy. A promocja na kiszonkę już minęła, więc no poczekam sobie. Chociaż jak mnie przypili, to pewnie sprzedam i nie będzie problemów. Tam cena jest dość w tej chwili przystępna, także
Mam już 43% załadowanego kombajnu. Zaraz tu włączę mu, znaczy zatrudnię pracownika, a ja sobie podjadę naczepą i zbiorę od niego właśnie ten urobek, że tak powiem. Urobek? Nie, no co by tak powiedzieć, no jak to można nazwać? Zbiór buraków, nie? No tak mówmy, bo dokładnie nie wiem jak to się tam mówi. Teraz bym włączył jeszcze sobie właśnie tego. O, a ja sobie na zewnętrzny i popatrzę sobie jak to wygląda. Widzicie? No fajnie. No bardzo przyjemnie. Tutaj jakaś niedoróbka mi została. Ja wam pokażę w tym momencie ile mi zostało do zebrania właśnie kukurydza tona. No i próbujmy. Dobrze. Fajnie. Otwiera też. Ale nie będę wszystkiego naraz robił. Ja go tutaj zatrudnię pracownika. Niech sobie jedzie. O, no to widzicie, już opuściłem. On też opuści, ale ja na końcu zbiorę, także nie ma problemu. Też tutaj mam w pobliżu, po drugiej stronie, tam widzicie ciągnik z naczepą. Już masz z przyczepą dużą. A nie, to jest akurat moja Tatra. Tam właśnie jest przy zbiorze buraków ciągnik z przyczepą. A tutaj przejdę dalej. No tutaj, o, krówki się. Zresetował się widok tych zbugowanych krówek, widzieliście, bo stały mi tutaj nie ruszały się, a tutaj o, chcą, sobie chodzą. O, puste koryto. No nie, to muszę zrobić paszę. Dobra, to działamy. Ciągnik do wyjechania. No tak, czas dalej biegnie. Przyspieszony, więc wyjeżdżamy i robimy. Chyba będzie mi lepiej z widoku zewnętrznego. Tak. Ale muszę sobie podnieść do góry. O, wszystko się powywala. A to nic. Tak będzie zebrane niedługo. Dobra, teraz sobie dam widok wewnętrzny i jadę do mieszalnika paszy. On jest z drugiej strony akurat, cholera. No ale to nic. Nawet nie wiedziałem, że tak szybko tu zjadły te. No ja od tamtego, co pokazywałem wam napełnianie, to nie uzupełniałem tego tego koryta, więc troszkę. Wpadło. A teraz posiąku. Czy mam za dużo? Z tej strony wezmę. Pewnie wezmę. Jest tutaj siano z tej strony. Dobra. Tak, stop. Widok zewnętrzny. Muszę tutaj jakoś tam się wpakować w to. Udało się. Dobra, teraz usiądziemy.
Tak. Zobaczymy sobie. Zbiera ładnie. Zapełni. Ładnie, równo 33,33%. Podniesiemy do góry nasz ten. Aha, tam mam ciągnik. I ten przygotuję. Teraz będzie fajnie widać, bo jest dzień, 13, już się zrobiła. Pokażę ładnie, jak się będzie napełniało korytko. A teraz będzie ładnie widać, bo poprzednio to było troszkę w nocy i to nieoświetlone, także ja tu oddalę troszkę widok. O. I dobra, rozładunku. I już zaraz krowy będą jadły. No, słoma jeszcze jest, także zajmę się tym, co tam przewidywałem w tym odcinku. Tak, myślę, że na chwilę im wystarczy tej paszy. Teraz przelećmy do... Dobra, ten jest pełny. I jedziemy po zbiór. No, chyba z tej strony. Teraz sobie jednak widok, bo nie wiem dokładnie, jak to podjechać. O, ładnie ładuje. Teraz tak, tego trzeba załadować znowu. Tu nam zrobił do końca. Ok, możemy pojechać. Teraz kolejne moje. Czyli już nie będę. Może tylko siewnik. Ale nie będę odjeżdżał, bo tu zaraz będzie potrzebne następne. Następny zasiew. Tutaj, o, jest. Tatra. No tak jak wiecie, to jedno pole przeznaczyłem sobie na ziarno kukurydzy. Ponieważ mam bardzo mało go w silosach, w magazynie u mnie na farmie i no i też w razie jakiejś tam promocji to sobie właśnie, o, leci. A tu muszę poczekać do końca, bo ale w międzyczasie mogę, o, właśnie tego sobie puszczę, żeby.
robił. On to pomalutku sobie jedzie, to jeszcze nie zdąży. Właśnie na bardzo małym tempomacie może sobie jechać. Jak sytuacja wygląda, 22%. Tego nie będę sprzedawał. Dobra, ten ma dwa dopiero. Okej, okay. Ale miałem odjechać. A tu sobie stanę na drodze. No, zrobiło się znowu ciekawie, bo jest multum prac na raz. Także wejdźmy do środka. Ja sobie to pozbieram. Podoba mi się ta praca dzisiaj w tym kombajnie. Tu mam trzy pola obsiane burakami, znaczy zasadzone buraków. Także trochę pracy jest. I trochę tych buraczków będzie. Gdyby się zdarzyła jakaś promocja, to też trochę kasy wpadnie. Dobra, od razu tamto zbiorę. Dobra, tu mam wszystko i jadę od początku. Chyba cztery rzędy zbiera tylko, także warto tutaj między skibami, między drugą skibą jechać. No bo potem się niedoróbki robią, ja nie lubię, jak wiecie, zostawiać takich dziadów, bo potem no denerwuje mnie to po prostu. Takie niedorabianie czegoś na polach. Tutaj radyjką na głównej ściance chyba jest, tak. No, szkoda, że nie można włączyć. Ale i tak, no tu film nie prezentował muzyki, ponieważ no, pewnie będzie to komercyjna jakaś i musiałbym i tak ją wyciąć z tego filmu, bo prawa autorskie, jak wiecie, mają, rządzą się swoimi prawami. Zresztą z tymi prawami to jest tak, ja robię, jak wiecie, filmy z innych gier i tam sobie robiłem film, któryś tam już z rzędu, bodaj 15 czy któryś tam w kolejności z EVE Online i podczas kręcenia tych filmów właśnie nie używałem muzyki dodatkowej, tylko była ta co z gry. Myślałem, że to właśnie jest już stworzona przez CCP, tą firmę, która zrobiła tę grę, ale podczas walki włączył się taki dość ostry kawałek, fajny. Myślałem, że to właśnie też jest produkt tego CCP, studia, a okazało się, że to oni mają od jakiegoś tam muzyka, czy od jakiegoś zespołu kawałek i zostało to mi zakwestionowane. Musiałem wycinać właśnie ten utwór z filmu, bo tam się upomnieli o prawa autorskie, także no nie jest to jakieś tam uciążliwe, bo tu nikt nikogo nie sądzi, tylko po prostu YouTube tam wyłącza no, możliwość włączania reklam do filmu. Pracownika, a ja sobie przejdę, o właśnie ten już tu chcę. Zbiór zebrać, żebym odebrał od niego.
dopiero 40%, trzeba wrócić na, do buraków, bo tam będzie się zapełniał, tak? Tak. Jedziemy po buraczki. Zapełnienia to było z jednego tylko zbioru. Tak, widzicie, pole jest zasiane i miałem włączone, bo jeszcze mi rosły buraki, miałem włączone przyrost no, zbóż, znaczy roślinności, i tutaj część mi już zakwitła, a część jest jeszcze w ogóle nie wzeszła na tym polu. A jeszcze nie mam go w ogóle nawet nawiezione nawóz na to polu, także nie wiem teraz, który tutaj silos jest do czego. No wjadę tutaj, zobaczymy, czy będzie możliwość rozładunku. Chyba tu. Rozładuj. No, wracam na pole, ponieważ tam zaraz będzie koniec tego pola. Ciekawe, jak tam moje krówki, czy już zjadły ten paszę, bo to teraz było w ekspresowym tempie zjedzone, a tam były 3-4 paszowoże, te mieszalniki paszy. Zbiorniki z pieszalnika były wrzucone i zjadły to szybciutko. Właściwie 3 doby, no w sumie krowy muszą jeść, jest ich tam 50, także super, czekamy, że ja tam sobie wskoczę. To dokończę. A, 81%, no to za bardzo nie dokończę. No, będzie trzeba zebrać, znowu odebrać od niego buraki. Ale to szybciutko idzie, bo to dość wydajna maszyna jest, także. Ale kosztuje też sporo, 479 tysięcy. Trzeba się trochę napracować. No ja widzicie, tu już 15 odcinków nakręciłem. Co prawda nie skupiałem się na takim bardzo sprecyzowanym no, zarabianiu na ten konkretny kombajn, bo też inne kupowałem, także no to tu przy okazji miałem tam do sprzedania dość dużo kiszonki. Jeszcze mam 1,5 silosa, następnie już się zapełnia. O, nie trafiłem, no widzicie, właśnie to jest to. Tego chciałem uniknąć przedtem, a teraz przywaliłem. Ale teraz będzie lepsze.
dokończę to pole już ja osobiście. Te pola są wąskie, a długie, ale i tak dość dużo się zebrało z tego jednego pola, nie? W następnych odcinkach myślę, że zrobię, posadzę ziemniaczki. Myślę, że już będę miał kombajn do ziemniaków, ten największy oczywiście. Nie chcę się tą przyczepą do ciągnika podpinaną, bo to jest żmudna praca, ona mniej bierze dużo. No i tam trzeba ścinać te łęgi, nie widać tego, to jest takie nieciekawe, więc posadzę sobie ziemniaczki, spróbujemy zebrać ziemniaki. W następnej kolejności myślę, że zajmę się sadownictwem, czy znaczy warzywnictwem, o, bo tam wezmę sobie, kupię szklarnię. Zainteresowanych zapraszam od razu do tych odcinków, bo tam też trzeba przygotować odpowiednio nawóz i wodę. Uzupełniać to co jakiś czas, bo to się zużywa. No, szkoda, że jeszcze nie trzeba zbierać plonów, bo fajnie by było, jakby się podjeżdżało na przykład ciągnikiem z przyczepą i zbierało tam pomidorki czy sałatę, ale no to już automatycznie tam jest sprzedawane do punktów skupu. W następnej kolejności myślę, że będą owieczki. I potem cóż, no zobaczymy co dalej będzie. Może w przyszłości jakieś leśnictwo, chociaż te maszyny do samościnania to jeszcze nie problem, ale zbiór tych kłód to jest masakra tym ramieniem, tym zbierającym te kłody, to operować to, kurczę, dla mnie to jest... Próbowałem to robić myszką i klawiaturą, no to masakra. Może na padzie, który mam, może to będzie lepiej szło, ale też nie jestem za bardzo przekonany. A zobaczymy, ale to jest dalsza przyszłość, także tu w najbliższej przyszłości, tak jak mówiłem, ziemniaczki, te warzywa, a potem owce. No i na bieżąco trzeba to robić, co jest potrzebne, czyli tam no, zboża jakieś trzeba obsiać, bo słoma potrzebna, siano zbierać, także pracy jest brud. No, prawie mi się przyczepa zapełni. No, nie całkiem. Dobra, 94%, więc ja tego sobie puszczę na drugie pole, zacznę. Okej, niech jedzie, zostawił coś czy nie? Dobra, o, tak o to mi chodziło, tu pasza jest, krówki jedzą, znowu stoją, widzicie? One chyba jak jedzą, to tak, taki numer robią. No jest jakiś tam błąd graficzny. Tu sobie podjadę zebrać jeszcze, tak, ziarno. Dobra. I tak, to by było na dzisiaj wszystko. Pokazałem wam, jak wyglądał u mnie zbiór buraczków.
O, niech sobie tu leci. I tak jak mówiłem, w następnym odcinku będą no, może ziemniaczki. I cóż, dziękuję za uwagę. Zapraszam na oglądanie następnych odcinków z tej serii i innych filmów z mojego kanału. Film prezentował Indon. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam wszystkich.